Dla mnie osobiście to są dwie ważne rzeczy. To jest następny proces w naszych przygotowaniach do Mistrzostw Świata w Katowicach, w Kijowie. Druga rzecz, wiadomo, że jest duży prestiż. Tutaj mamy pierwszy raz w Gdańsku, na pewno publiczność będzie nas dopingowała, więc mamy też tutaj pierwszy raz turniej o Puchar Lecha Kaczyńskiego, więc też na pewno to zobowiązuje. Zobowiązuje na pewno też, będzie na pewno dużo, dużo kibiców tutaj. Jest to na pewno jakiś tam ważny etap przygotowań, ale też, jak powiedziałem, jakaś prestiżowa impreza, bo mamy tutaj też tych właśnie konkurentów, z którymi zmierzymy się w Kijowie, więc na pewno ważny turniej i też na pewno będziemy starać się jak najlepiej tutaj wypaść. Fajnie znów zagrać w Gdańsku, dawno tutaj hokeja na reprezentacyjnym poziomie nie było. Myślę, że to fajna zabawa dla kibiców będzie. My z naszej strony na pewno chcemy przygotować się, tak jak trener powiedział, kolejny nasz etap, sprawdzenie własnych sił na tle mocnych rywali, z którymi będziemy mieli okazję zagrać w mistrzostwach, więc pozytywnie i naładowanie energii. Fajnie jest zagrać u siebie w mieście, gdzie się wychowało i zaczynało się tą przygodę z hokejem i grało się naprawdę bardzo długo. Ostatni raz mieliśmy okazję rywalizować tutaj na poziomie kadrowym dosyć dawno, tak jak powiedział Marcin Korusz, 3 lata temu. Ostatni turniej z cyklu Euro Hockey Challenge mieliśmy. No i na pewno są to bardzo dobrze wymagający rywale, z którymi będziemy mierzyli się też na Mistrzostwach Świata. I dołożymy wszystkich starań, żeby pokazać się z dobrej strony i postawić wysoko poprzeczkę.